Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was poradnik, w którym dowiecie się, jak w miarę niewielkim kosztem przywrócić nowość, funkcjonalność naszemu laptopowi. Sam spotkałem się z takim problemem, ponieważ laptop mojej żony wymagał konkretnego upgrade'u, po prostu przywrócenia go do sprawności. Jeśli chodzi o sam komputer, to jest to taki laptop model Samsung R520, kupowany jakieś 4-5 lat temu. Wtedy kosztował 2600 zł, jak na tamten czas była to naprawdę dość solidna maszyna. Procesor Core 2 Duo, 3 GB pamięci, grafika Radeona, więc wszystko w jak najlepszym porządku. Komputer dość dobrze radził sobie z grami z tamtego okresu. Natomiast w międzyczasie z komputerem zaczęły się dziać różne rzeczy. Nie będę wam już teraz po kolei opowiadał całej historii, co w tym komputerze się zmieniało, co się psuło. Powiem wam, że doszło do momentu, gdy ledwo się uruchamiał, przegrzewał się i trzeba było po prostu działać. Teraz powiem wam w kilku krokach, co możemy zrobić z takim już wieloletnim komputerem, który traci swoją sprawność, chodzi bardzo powoli, bardzo się grzeje. Co możemy zrobić, żeby przywrócić mu funkcjonalność, żeby ponownie pracowało nam się z nim dobrze. Tak więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, czyszczenie komputera. Powinno się to wykonywać co najmniej raz na 2 lata. Najlepiej co roku. W przypadku komputerów stacjonarnych nie ma problemu, żeby zrobić to samemu. Po prostu otwieramy obudowę, bierzemy sprężone powietrze i tak dalej. W przypadku laptopów jest trudniej, ponieważ różne laptopy mają różny poziom dostępu. Musimy coś odkręcić, musimy mieć też czasami specjalne małe śrubokręciki, żeby się tam dostać. No i też przede wszystkim trzeba wiedzieć potem, jak to wszystko poskładać. Tak więc nie dla każdego rzecz taka prosta. Jeśli nie chcecie się sami za to brać, warto skorzystać z serwisu, który wykona wam taką usługę. Przede wszystkim wyczyści wentylatory, wyczyści kurz, który się tam zebrał, wymieni pastę termoprzewodzącą, termopady, czyli takie elementy odpowiedzialne za prawidłową temperaturę wewnątrz komputera. Przede wszystkim dotyczy to procesora i karty graficznej. Jest to o tyle ważne, ponieważ komponenty przegrzewające się po prostu są mniej wydajne, a przy okazji ryzykujemy też przegrzanie, spalenie się na przykład procesora, jeśli będzie za wysoka temperatura przez długi czas. Takie usługi z powodzeniem wykonuje chociażby Dawid N20, którego bardzo dobrze również znacie. Dlatego jeśli ktoś jest z Poznania, może się jak najbardziej zwrócić do niego z takim czyszczeniem czy naprawą komputera, polecam. Akurat w tym komputerze też wymieniał te pasty, czyścił komputer i naprawdę to na dłuższy czas pomogło. Jeśli mamy już wymienione, wyczyszczone, a nadal komputer się grzeje, polecam podstawkę chłodzącą pod laptopa. Podstawki zaczynają się od kilkunastu złotych, kończą na kilkuset, w zależności od tego, co mają. Są zbajerowane, są z głośnikami, są z jakimiś panelami sterowania, tak więc jest w czym wybierać. Kilka takich testów widzieliście też u mnie na kanale. Przypomnę, podstawki chłodzące firmy Thermaltake. Możecie w każdej chwili do tych recenzji sobie wrócić i je obejrzeć. Kolejna rzecz, klawiatura komputera. Zobaczcie, stara klawiatura w bardzo, bardzo opłakanym stanie. Pościerana już cała farba, wygniecione, głośno pracujące, do wyrzucenia generalnie. Nową klawiaturę kupiłem za 60 zł z przesyłką. Tyle kosztuje przynajmniej do Samsunga R520. Do innych laptopów myślę, że podobny wydatek. Tak więc nie jest to dużo. Tak więc jeśli szwankują wam klawisze, jeśli po prostu są zmęczone, zniszczone, źle wyglądają, wtedy warto tą klawiaturę sobie wymienić. Jeśli też nie, możecie sobie sami jej wymienić. Wtedy warto skorzystać z usługi serwisu. W laptopie głównie używamy także touchpada, czyli elementu, który robi za taką laptopową myszkę. To też się zużywa, też przyciski klikające mają jakąś tam ilość milionów klików i potem przestają działać lub działają po prostu źle. W większości przypadków, jeśli chcemy wymienić ten touchpad, musimy wymienić całą przednią obudowę komputera. W przypadku tego Samsunga R520 rzecz trudna, ponieważ takie obudowy można kupić tylko używane. Jest to koszt jakichś 70 zł, natomiast nie mam gwarancji, że to będzie wszystko dobrze działać, jeśli zostało to zdemontowane z innego komputera. Natomiast w przypadku waszych laptopów możecie się rozejrzeć za czymś nowym, może są nowe części. Pewnie w niektórych przypadkach można też wymienić sam touchpad, ale tak jak mówiłem, w przypadku Samsunga jest to cały panel przedni. Kolejna rzecz, zasilacz sieciowy. Wiadomo, zasilacz jest to element bardzo ważny, który dostarcza bezpośrednio prąd do laptopa, jeśli nie mamy baterii. Jeśli mamy baterię, to oczywiście ją ładuje. O zasilacz warto dbać, po jakimś czasie kabel może też zmęczyć się życiem, może się przetrzeć, wygiąć, tak więc może coś nie stykać. Gdyby wasz zasilacz był w kiepskim stanie, to taki zasilacz możecie sobie nowy kupić też niewielkim kosztem.
Jest to koszt około 50 zł w przypadku Samsunga, a w przypadku innych zapewne niewiele większy. Moja żona przez pewien czas miała ten komputer bez baterii, korzystała tylko z zasilacza. Ponieważ bateria uszkodziła się, zużyła, mniejsza z tym, co się z nią stało, po prostu przestała działać. Dlatego warto sobie kupić nową baterię, chociażby też z tego powodu, że możemy wtedy odłączyć ten zasilacz i ten komputer sobie przenieść bez zasilania, co jest oczywiście plusem. No i w przypadku Samsunga takie baterie zaczynają się od 60 zł, jakieś tanie podróbki. Dobre zamienniki to koszt 100-120 zł, natomiast oryginalna bateria o pojemności 4400 mAh to wydatek rzędu 200 zł, natomiast już mamy wtedy fabrycznie nową oryginalną część od Samsunga. Jeśli popsuje się nam nagrywarka DVD, czyli rzecz też ważna, możemy wtedy zrobić dwie rzeczy, albo ją wymienić na nowo, wtedy mamy do wyboru używaną za jakieś plus minus 70 zł lub nówkę za 140 w przypadku Samsunga. Natomiast możemy też po prostu kupić zewnętrzny napęd na USB, jeśli nie chcemy się bawić w wymianę tego napędu. Jeśli potrzebujemy podłączyć sobie taki zewnętrzny napęd, wgrać coś z płyty i też jest to jakieś rozwiązanie. Cena takiego napędu zewnętrznego jest podobna do napędu do środka komputera, do laptopa. Jedną z ostatnich rzeczy może być wymiana procesora w laptopie, natomiast dużo łatwiej wymienić, rozbudować pamięć. Na ogół są w laptopach dwa sloty pamięci i często bywa tak, że na przykład zajęty jest tylko jeden, mamy powiedzmy 2 GB pamięci, dlatego możemy dokupić sobie drugą kość, drugi moduł pamięci i zwiększyć sobie ilość RAMu. W większości laptopów są jeszcze popularne DDR2, które są niedrogimi pamięciami, koszt 1 GB to około 30 zł. Możemy też zrobić sobie podmiankę, na przykład jeśli mamy dwie kości po 1 GB, możemy włożyć dwie kości po 2 GB, podnosząc pamięć z 2 GB do 4 GB łącznie. Pamiętajmy też o odpowiednim systemie, ponieważ starsze systemy, tym bardziej 32-bitowe, nie obsługują więcej niż niecałe 4 GB RAMu. Jeśli chcemy mieć więcej, musimy mieć system np. Windows 7, Windows 8, 64-bitowe, które już tą pamięć obsłużą bez problemu. Wtedy taka wymiana jest opłacalna i sensowna. Tak więc kolejny krok do ulepszenia komputera to wymiana systemu na nowszy. W tym Samsungu jest jeszcze Windows Vista, czyli naprawdę stary system. System, którego osobiście nie lubię. Zastąpiłbym go 7 bądź 8. 7 w tej chwili to koszt około 199 zł, jeśli kupimy oryginalny system. No i ostatni element, który może przywrócić świeżość, młodość waszemu laptopowi, ale też chyba najdroższy, to dysk SSD. Bardzo polecam wymianę dysku zwykłego mechanicznego na dysk SSD, ponieważ przyspiesza to komputer niesamowicie. Zamiast ładowania systemu od minuty do dwóch trwa to 10-15 sekund, więc jest rewelacja. I nie chodzi tylko o ładowanie systemu. Gry ładują się szybciej, programy wgrywają się szybciej, przeglądarka się szybciej odpala, po prostu wszystko dzieje się dużo, dużo szybciej. Minusem jest to, że dyski SSD są droższe i mają mniejszą pojemność w stosunku do dysków takich mechanicznych HDD. Dlatego jeśli chcemy sobie kupić dysk SSD, czeka nas wydatek od 250 do 600 zł. 250 za dysk podstawowy 120-128 giga, a 500-600 za dysk o dwukrotnie większej pojemności, czyli 250-256 GB. Możemy też zrobić tak, że wybierzemy tańszą opcję, czyli dysk SSD 120-128. Wtedy Windows zajmie nam jakieś 20-30 mega z programami. Resztę mamy na gry i na inne swoje programy, aplikacje. Natomiast kupujemy sobie do tego zewnętrzny dysk mechaniczny 2,5 cala, który kosztuje jakieś 200 zł, taki już o pojemności 1 TB. I wtedy wszelkie dane, które nie muszą być na tym dysku systemowym, zgrywamy sobie po prostu na dysk zewnętrzny. Rozwiązanie moim zdaniem dobre, wygodne i sprawdzające się, sam z tego korzystam. No więc podsumowując, zamiast kupować nowy komputer, a żeby kupić porządny, trzeba wydać około 2,5 tysiąca złotych lub więcej. Można zainwestować kilkaset złotych, w zależności ile chcecie wymienić części, ile upgrade'ować, będzie to na przykład od 200 do 1000 zł. Natomiast koszt będzie jeszcze dużo niższy niż zakup nowego komputera. Tak więc warto to rozważyć, warto skorzystać także z usług serwisów, które nam to zrobią szybko, profesjonalnie, nie zawsze tanio, ale na pewno będziemy zadowoleni z efektów. Tak więc w tym poradniku to by było na tyle. Ceny, które Wam tu podałem, dotyczą Samsunga R520.
przypadku waszych laptopów niestety musicie sobie troszeczkę poszukać, ale wystarczy wejść na jakąś porównywarkę cen, chociażby Knockout, czy wejść na Allegro, wpisać model swojego komputera i wybrać interesujące was części. Na pewno znajdziecie dużo i nowych, i używanych takich podzespołów, które można do swojego komputera nabyć i po prostu zmodyfikować go tak, żeby ponownie odzyskał swoją pełną sprawność. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę, mam nadzieję, że ten poradnik wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście łapka w górę, subskrybujcie kanał, polecajcie innym. Dziękuję wam, pozdrawiam was, cześć!